Pani Karolino, co panią skłoniło do startu w przyszłych wyborach parlamentarnych i to z partii pana Palikota? Obecnie jestem osobą bezrobotną, mimo wyższego wykształcenia. Dlatego wchodząc do Sejmu chciałabym bardzo i wierzę na pewno, że mi się to uda, udogodnić warunki obecne uzyskania, na przykład jeżeli młoda osoba chce otworzyć własną działalność gospodarczą, aby zagłoszenie tej działalności było na warunkach bardzo przyjaznych dla młodego człowieka, aby urzędnicy nasi państwowi nie podkładali młodym osobom kłód pod nogami, żeby byli jakby przyjaźni nastawieni do każdego młodego człowieka. I mam nadzieję, że jeżeli partia Ruch Palikota wejdzie do Sejmu, to na pewno zmieni się diametralnie sytuacja w naszym kraju. No tak, ale Janusz Palikot był w Komisji Przyjazny Państwu jeszcze za czasów, kiedy był w Platformie Obywatelskiej. Obiecywał poprawę warunków, poprawę bytu dla ludzi, dla biznesmenów, przedsiębiorców. No niestety te jego reformy nie doszły do skutku. W tej chwili myśli pani, że mając swoją partię da radę poprawić tak te warunki bytowe dla przedsiębiorców, że one znacznie się polepszą? Jestem wręcz przekonana, że wchodząc do Sejmu, partia Ruch Palikota, również oczywiście sam pan Janusz Palikot, jest w stanie zmienić obecną kryzysową i bardzo nieudolną sytuację w naszym kraju. A dlaczego przeciętny wyborca ma oddać głos właśnie na kandydatów ruchu poparcia Palikota, a nie na Platformę Obywatelską? Jaka jest różnica pomiędzy tymi partiami? Dlatego, że partia Ruch Palikota jest partią oddolną, czyli społeczną. Poza tym pieniądze nie są przyznawane przez państwo. I każdy kandydat na posła i każdy człowiek tworzący naszą partię Ruch Palikota działa tylko i wyłącznie społecznie, oddolnie. Nie ma tutaj mowy o żadnych pieniądzach. A jak ocenia pani rząd Donalda Tuska? Ostatnie 4 lata jego rządów. Oczywiście ostatnie lata rządów pana Tuska można zaliczyć do bardzo niekonsekwentnych w działaniu, niefachowych i ogólnie rzecz ujmując, no to co widzimy każdy wie, każdy widzi, prawda? To co jest obecnie. A jak wygląda w państwa partii polityka socjalna, polityka na przykład mieszkaniowa? Czy będziecie się państwo starali pomóc ubogim ludziom na przykład w pozyskaniu mieszkań? Chodzi o mieszkania socjalne, komunalne? Tak, jak najbardziej. To jest jeden z postulatów naszego programu, dlatego że ludzie ubodzy są bardzo istotnymi ludźmi w naszym kraju i nie można o nich zapominać. A co ze związkami homoseksualnymi? Oczywiście pan Janusz Palikot, partia Ruch Palikota jest partią tolerancyjną i tworzy nasza partia, ruch partii Palikota tworzą ludzie z różnych środowisk społecznych. Dlatego u nas na listach wyborczych są zarówno lesbijki, geje, jak i transwestyci. A wiem, że Janusz Palikot chce zalegalizowania narkotyków miękkich w Polsce, tak przynajmniej jak to się niedawno stało w Czechach. Co pani o tym może nam powiedzieć? Szczerze powiedziawszy nic. Nic nie powiem na ten temat. Panie Dawidzie, co sprowadza dzisiaj pana do Giżycka? Witam. Dzisiaj w Giżycku zbieramy podpisy pod zarejestrowaniem listy kandydatów do Sejmu. Przeprowadzamy taką akcję na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Potrzebujemy 5000 podpisów, żeby zarejestrować listę kandydatów. Czy mieszkańcy Giżycka z chęcią podpisują się pod listami ruchu Palikota? To znaczy, różnie to bywa. Po prostu ludzie są już znudzeni polityką, mają dość rządu Donalda Tuska, dość rządów PiSu, SLD i naprawdę nie chcą już nic podpisywać związanego z polityką. Jest trudno, ale jesteśmy tutaj dobrej myśli i dajemy radę. A jak chcecie państwo przekonać mieszkańców Giżycka, ogólnie Mazur, do tego, aby zagłosowali na państwa partię?
Znaczy większość tutaj naszego społeczeństwa to społeczeństwo ubogie, bezrobotne. Jak wiadomo, nie mamy żadnych fabryk, po prostu tylko żyjemy z turystyki i chcemy po prostu ułatwić założenie nowych działalności gospodarczych, żeby po prostu nasze państwo było przyjazne, dlatego że można było to zrobić tanio, szybko i bez żadnych tam problemów z urzędnikami. Czy ludzie Janusza Palikota w Sejmie, czyli przyszli posłowie, uzdrowią sytuację w Polsce, dadzą coś rady zrobić, bo macie na razie skromne poparcie społeczne? Znaczy nasze poparcie tutaj w regionie było brane przez nas, jest to około 10,2% w Olsztynie. No nie jest to najmniejsze poparcie, jak wiadomo. Wydaje mi się, że jeżeli wejdziemy do Sejmu, będziemy się starać, żeby nasze postulaty wprowadzić w życie i powoli robić porządek w Polsce. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.